Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest 12 niedziela w ciągu roku i ten rok to jest rok B, czyli rok świętego Marka. No i właśnie dlatego dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii ze świętego Marka. To jest 4 rozdział, wiersze 35-41. Właśnie może nie wszyscy wiedzą, że jakby są 3 cykle czytań mszalnych przeznaczonych na niedzielę, niedzielnych czytań mszalnych. Jest cykl A, cykl B, cykl C, no i to tak się powtarza co 3 lata, nie? Że skończyliśmy w zeszłym roku przed Adwentem, skończyliśmy właśnie cykl A i rozpoczęliśmy cykl B. Cykl B to jest Święty Marek, no i prawda, jak dojdziemy teraz do Adwentu, to w Adwencie rozpoczniemy cykl C, prawda, i to będzie Święty Łukasz, nie? Rok C to jest rok Świętego Łukasza. No jak skończymy rok Świętego Łukasza, to znowu zaczniemy cykl A i rok A to jest rok Świętego Mateusza. No i to tak trwa, że prawda, jak ktoś co niedziela chodzi do kościoła, to przez 3 lata usłyszy wszystkie 3 Ewangelie. Przy czym Ewangelię Świętego Jana usłyszy 3-krotnie, bo Ewangelia Świętego Jana jest czytana w tak zwane okresy mocne, czyli na przykład w okresie Bożego Narodzenia, w okresie wielkanocnym, prawda, i to się powtarza co roku znowu. Także Ewangelia Świętego Jana okazuje się jest najczęściej czytana w liturgii kościelnej, tak patrząc, jeśli chodzi o czytania takie niedzielno-świąteczne, prawda. Natomiast jeśli chodzi o czytania codzienne, to one są ułożone w cykl dwuletni, nie? Że co drugi rok się to powtarza. Nie? Jest rok 1-2, 1-2, 1-2, no i teraz jest rok 2, prawda? No ale to w jakiś dzień powszedni o tym porozmawiamy. Natomiast właśnie teraz trwa rok B, aż do Adwentu będzie trwał rok B, czyli rok świętego Marka i w niedzielę zasadniczo należy się spodziewać właśnie Marka. No i dzisiaj jest rzeczywiście Marek 4:35-41. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłuma i go zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, nakazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił, nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Właśnie widzicie, tak się zastanawiam, od czego zacząć, bym chciał wam powiedzieć od razu wszystko naraz. Ale to może zrobimy to po kolei i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, zobaczcie, wieczorem owego dnia, kiedy tłumy się gromadziły przy Jezusie, kiedy Jezus właśnie, że tak powiem, był u szczytu sławy, tak, Jezus bierze swoich uczniów i zachęca: przeprawmy się na drugą stronę. I tu pojawia się jakby pierwszy błąd uczniów, który zresztą też obnaża paradoksalnie prawdziwy zamiar Jezusa. Zobaczcie, co robią uczniowie. Jezus mówi: przeprawmy się na drugą stronę. Oni go biorą, wsadzają do łodzi i zaczynają wysłuchać. Nie? I to jest właśnie pierwszy problem człowieka skażonego grzechem pierworodnym. Że nam jest bardzo trudno uchwycić, o co chodzi w naszych relacjach z Bogiem. Że z Bogiem to jest tak, że właśnie tak jak Jezus. Jezus opowiada, co chce zrobić, a do nas nie dociera, że Jezus opowiada to, co On chce zrobić, tylko od razu odbieramy to jako podyktowane zadanie do spełnienia, że to my musimy zrobić coś dla Niego. A dlaczego tak myślimy? I to pokazuje też cała ta historia, że jak my myślimy. No my mamy taką intuicję, że warto by było ze wszystkiego odnieść jakąś korzyść. I to jest bardzo dobra intuicja, to też na przykład święty Ignacy z Loyoli w kółko to powtarza, nie? Że postarać się ze wszystkiego wynieść sobie jakąś korzyść. Właśnie, więc my wypatrujemy korzyści
I to jest bardzo dobra intuicja, bo rzeczywiście cokolwiek robi Bóg, cokolwiek nam daje, to jest dla nas korzystne. Tylko problem się pojawia w definicji słowa korzyść, że my mamy zupełnie inną definicję słowa korzyść niż Bóg. Zobaczę, dla nas korzyść to jest wtedy, kiedy widzimy jakieś efekty takie namacalne, które możemy poczuć, zmierzyć, zważyć, doświadczyć, że coś konkretnie wynika z tego, co robimy. Że nam jest bardzo ciężko, jeżeli coś robię i nic z tego nie wynika. Na przykład zobaczę, bardzo ciężko jest nam wykonywać takie codzienne zajęcia, z których kompletnie nic nie wynika. My je wykonujemy, jakby nic z nich nie wynika dla nas po ludzku. Tak samo na przykład bardzo się męczymy z modlitwą, jeżeli ja poświęcam czas na modlitwę i po ludzku rzecz biorąc z tej modlitwy nic nie wynika. Nic ja czuję, nie przeżywam, nic mądrego nie wymyśliłem, nie umiałem zebrać myśli, nie zdołałem zebrać myśli, nie zdołałem nic tam na tej modlitwie powiedzieć, nie widzę żadnych takich mierzalnych efektów, wyników jakichś właśnie. Nie? I dla nas korzyść to właśnie definicja korzyści, którą nas przyda nasza pramatka Ewa. To musi być coś, co da się poczuć, zobaczyć, posmakować, nie? I na dodatek jeszcze, żeby wrażenia były tak zwane pozytywne, żeby to było miłe z wyglądu i smaczne, nie? Prawda? Miłe z wyglądu i smaczne, że to takie było nam pasujące. No to wtedy my widzimy głęboki sens, według nas jest głęboki sens robienia tego, co przynosi taką korzyść w naszym rozumieniu tego słowa, że mogę poczuć, doświadczyć jakoś efektów, prawda, i żeby jeszcze te efekty właśnie takie były miłe i smaczne, nie? W szerokim rozumieniu tych słów miłe i smaczne. Natomiast kiedy właśnie nie ma takiej wyraźnej korzyści, no to zaczynamy się męczyć, nie? Przestajemy widzieć sens i przestajemy widzieć znaczenie tego, co robimy, staje się to w naszych oczach coraz bardziej takie żmudne, nieciekawe, przykre, prawda? A jeśli jeszcze na dodatek, tak jak sytuacja z dzisiejszej Ewangelii, no zachodzi podejrzenie, że nie tylko, że nie będzie żadnej korzyści w naszym rozumieniu, to jeszcze na dodatek według nas coś stracimy, na przykład stracimy życie, stracimy pieniądze, stracimy cokolwiek, no to już jest dramat kompletny. Kiedy Jezus się odzywa do uczniów, mówi, czemu tak bojaźliwi? Bojaźliwi to jest takie słowo deilos. Nie? Grecy mają takie słowo deilos, to jest strach. Phobos to jest strach. No jeszcze jest takie słówko tambos, chociaż tambos bardziej mówi o jakimś takim zdumieniu, zadziwieniu, prawda? Aczkolwiek może być taki element, prawda, niepewności w tym tambos, ale tak bezpośrednio to już nie jest strach. Aczkolwiek troszeczkę jest tu pokrewieństwo. W każdym razie strach to może być deilos, może być phobos. I teraz, kiedy Jezus mówi, czemu tak bojaźliwi jesteście, to właśnie mówi o strachu w sensie deilos. I deilos to jest taki strach przed stratą. I zobaczcie, że strach przed stratą nas kompletnie paraliżuje. W ogóle nas ogłupia. Zaraz zobaczymy, jak właśnie straszliwie ten strach zaciemnił umysły tych uczniów. Że totalnie nas ogłupia, zaciemnia, w ogóle nic nie widzimy. W ogóle nie dociera do nas nic, no tak jak z tymi uczniami, nie, tutaj. Także właśnie, nie, że jak jakaś sytuacja nie przynosi korzyści w naszym rozumieniu, to się w naszych oczach staje bezsensowna i coraz bardziej chcemy od tej sytuacji uciec, a jak jeszcze jakaś sytuacja w naszym rozumieniu miałaby nam przynieść stratę, to już w ogóle się pojawia właśnie deilos. To już w ogóle jest panika, strach właśnie i w ogóle zaciemnienie umysłu już w ogóle nic za nas nie dociera. No potem pojawia się phobos, nie? Phobos, nie? Że jak już doświadczyli uciszenia burzy, to się pojawia phobos i to z kolei to jest taki strach. Strach w sensie pozytywnym w sumie, że to jest taki strach wynikający z zetknięcia się z czymś, co mnie przerasta, ale też właśnie jest jakoś pociągające w tym wszystkim, nie? Jeszcze do tego phobosu dojdziemy, najpierw właśnie ten deilos, nie? Że ten strach przed stratą. Nie? I teraz zobaczcie, że to się pojawiło po grzechu pierworodnym, że Adam w raju uprawiał raj, doglądał raj razem z Bogiem i właśnie dopóki to robił razem z Bogiem i dopóki to robił właśnie w jedności z Bogiem, czerpał radość bycia z Bogiem, to wszystko funkcjonowało. Kiedy przestało funkcjonować? Kiedy właśnie skupił się na tak zwanych zyskach. Zyskach w naszym rozumieniu tego słowa.
Właśnie, kiedy Adam skupił się na pytaniu o tak zwane wymierne korzyści swojej działalności, a robił cały czas to samo, uprawiał i doglądał ogród rajski, że tak warto zwrócić uwagę na to, że grzech pierworodny nie zmienił niczego organizacyjnie, tylko zmienił coś wewnętrzne w człowieku, że czynności, które do tej pory człowiek wykonywał, no się nie zmieniły. Adam w ogrodzie rajskim go uprawiał, doglądał. Właśnie, dopóki on widział korzyść tego, co czynił właśnie w swojej wewnętrznej jedności z Bogiem, w przeżywaniu właśnie w ten sposób swojej wewnętrznej jedności z Bogiem, który był pierwszym ogrodnikiem, który ten obraz ogród wyhodował i który pierwszy się o nim troszczył, prawda? Więc dopóki to było dla Adama ważne i w tu upatrywał swoją korzyść właśnie w tym, co dokonuje się w nim wewnętrznie, w tej jedności z Bogiem, no to była radość, to było spełnienie, no to wszystko funkcjonowało. Natomiast właśnie od momentu, kiedy Adam skupił się na zewnętrznych korzyściach, właśnie skupił się na korzyściach wymiernych, no to te codzienne czynności do tej pory wykonywane z radością stały się nie do zniesienia i to jest właśnie to. I to jest właśnie to. I to też objawia właśnie, gdzie tkwi różnica w rozumieniu naszej korzyści między nami a Bogiem, czy między nami a Ignacym z Loyoli, który właśnie mówił w kółko, że ze wszystkiego postaraj sobie wydobyć jakąś korzyść, nie? Że właśnie my szukamy tych korzyści takich wymiernych, namacalnych. Natomiast w rozumieniu Boga pierwsza korzyść, jaką człowiek odnosi, to jest wewnętrzna. I teraz to objawia to nieporozumienie, między uczniami a Jezusem, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jedna uwaga, że zobaczcie później my właśnie dokładnie tak samo patrzymy na Boga, że ponieważ my szukamy korzyści tak zwanych wymiernych, namacalnych, takich, które można poczuć, zmierzyć, zważyć, policzyć, tak, no to zdaje nam się, podchodzimy z automatu do Boga, że On też oczekuje od nas, że przyniesiemy mu jakieś korzyści, prawda? Że my musimy się wykazać, musimy coś zrobić, wykazać się, przynieść jakąś różnie rozumianą korzyść Bogu, prawda? Zaliczyć jakieś zobowiązania. I widzicie, i to też pokazuje, jak straszliwe jest zaciemnienie naszych umysłów, bo cała ta historia właśnie też pokazuje straszliwe zaciemnienie naszych umysłów. Że tam od tysiącleci, prawda, ludzkość przynosi Bogu same straty, tak po ludzku rozumiane, żadnych korzyści. Bóg nigdy nas nie skasował, a my dalej wierzymy, że żeby przekonać Boga, że jesteśmy warci miłości, to trzeba mu przynieść jakąś korzyść. Właśnie dlatego Jezus mówił, żebyśmy sobie powtarzali, że jesteśmy słudzy nieużyteczni. Że zobaczcie, na naszych oczach od tysiącleci, nie? I nawet w historii każdego z nas, mam takie doświadczenie, że przynoszę Bogu same straty, w szczególności stracił syna na krzyżu. A dalej wierzymy w to, że Bóg oczekuje, że mu przynosimy jakieś korzyści. Jeszcze Jezus wyraźnie powiedział, powtarzajcie sobie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. My dalej swoje, nie? Trzeba się wykazać przed Bogiem. No i później jak Jezus coś próbuje powiedzieć uczniom, to zanim zdąży to dokończyć, to oni już na hura będą to robić, prawda? Na hura będą to robić. Właśnie to jest nieporozumienie. Po pierwsze, to jest to nieporozumienie, że jeżeli Bóg mi o czymś opowiada, to On mi opowiada o tym, co On chce zrobić dla mnie. Tylko my z automatu to traktujemy, prawda, jako instrukcję, co On ode mnie chce, co ja mam zrobić, żeby był zadowolony. I na łeb na szyję będę to robił. To tak jak, prawda, między nami, nie? Że ja już się muszę wykazać. Nie? No i cap Jezusa do łódki i wiosłujemy, prawda? Tymczasem Jezus próbował opowiedzieć uczniom, co On zamierza zrobić z nimi. I teraz zobaczcie, zauważcie, teraz bardzo ważna rzecz, że cała ta historia pokazuje, że od początku do końca Jezusowi chodziło o przeprawę wewnętrzną. O osiągnięcie w uczniach pewnej korzyści wewnętrznej, doprowadzenie do pewnej korzyści wewnętrznej. Że On chce się przeprawić razem z nimi wewnętrznie. I ta przeprawa polega właśnie na tym, że On ich wyprowadza z tych wszystkich błędów, o których do tej pory mówiłem. Chce dokonać pewnej paschy wewnętrznej w nich. Pascha, nie? Przeskok. Właściwie słowo pascha mówi nie tyle wyjście, nie tyle przejście, ale przeskok. Ona mówi o pewnym przeskoku, którego człowiek sam z siebie dokonać nie jest w stanie.
Nie? Jakub śnił o drabinie, po której mógłby się wdrapać do Boga i my ciągle w to wierzymy, że to my musimy się wdrapać do Boga. I że Bóg daje nam instrukcję, jak to zrobić i musimy tę instrukcję zrealizować. A prawda jest taka, że nikt z nas nie jest w stanie dokonać przeskoku ze swojego poziomu na poziom Boga. Że my potrzebujemy Boga, żeby nas wziął, tak jak na początku, i wydźwignął do swojego poziomu. I to właśnie chce dokonać Jezus, właśnie takiej przeprawy, właśnie takiego przeskoku, wewnętrznego przeskoku, który mnie wydźwignie do poziomu Boga, że zacznę to widzieć właśnie nie w ten pogubiony, pomylony sposób, ale zacznę widzieć wszystko poprawnie, tak jak widzi Bóg. To trochę tak, wiecie, jakbym patrzył na jakiś dywan od spodu i widział bezładną plątaninę nitek i nie mógł w ogóle dojść, o co w tej plątaninie chodzi. I jakby mnie ktoś wziął i postawił właśnie na tyle wysoko, żebym zobaczył ten dywan z góry i wreszcie zobaczył całe jego piękno. Właśnie piękno wzoru, który jest utkany, nie? I to właśnie o to Jezusowi chodzi. Takiego przeskoku chce dokonać. I teraz druga rzecz najważniejsza. Druga rzecz najważniejsza jest taka, że widzicie. I właśnie dlatego pewne sytuacje w naszych oczach nie przynoszą korzyści, a wręcz przynoszą straty, bo my korzyści szukamy nie tu, gdzie należy. Że każda sytuacja, ja się twierdzić, że każda sytuacja w moim życiu jest tak zaprojektowana przez Jezusa, żeby dokonał się we mnie jakiś wewnętrzny przeskok. Żebym ja wewnętrznie dokonał jakiegoś przejścia, jakiegoś kroku. Prawda? Tylko ponieważ my jesteśmy skupieni na tak zwanych korzyściach zewnętrznych, tak to nazwijmy ogólnie w uproszczeniu, to właśnie często z tymi sytuacjami szarpiemy się, drapiemy, walczymy i nic z tego nie wychodzi. Tej korzyści wewnętrznej nie osiągamy. Bo idziemy w dokładnie odwrotne interpretacje tych rzeczywistości, tych sytuacji, które nas spotykają. Właśnie tak jak ci uczniowie. I teraz zobaczcie, jakie jest straszliwe zaciemnienie naszego umysłu. Nie? Że po pierwsze, zobaczcie, nie? Że w ogóle to samo centrum tej Ewangelii, że uczniowie szarpią się z Jezusem, że nic się to nie obchodzi, że giniemy. Zobaczcie, my wpadamy w takie zaciemnienie umysłu namiętnie. Jesteśmy przekonani, że Boga tu nie ma, że to my tu cierpimy, szarpiemy się z życiem, próbujemy coś z tym zrobić, a Jego to wszystko nic nie obchodzi. Nic Go to nie obchodzi. Prawda, bo się nie angażuje, że go tu nie ma, że go to nie obchodzi i w ogóle i tak dalej. No bo gdyby go obchodziło, to pewnie by pstryknął i załatwił to wszystko tak, jak mu się spodziewamy. A tu właśnie cała rzecz polega na tym, że on nie jest zainteresowany w tym, że załatwić to tak, jak mu się spodziewamy. Tylko on jest zainteresowany w tym, żeby osiągnąć jakąś korzyść we mnie. Ponieważ ja tego nie dostrzegam, to jestem przekonany, że to nie działa, nie funkcjonuje, że Bóg się nie angażuje, nie ma go, nie interesuje się i tak dalej, i tak dalej. I się z nim szarpie. I teraz zobaczcie, jakie jest zaciemnienie umysłu, że ja mogę szarpać się z Bogiem, mogę się z nim kłócić, mogę mu rzucać twarz, że mam żal do niego i tak dalej, tylko właśnie dlatego, że on tu jest. Oni tego nie widzą. Zobaczcie, jakie jest zaciemnienie umysłu. Że oni się szarpią z Jezusem, budzą Go, mają do Niego pretensje, że Go to nic nie obchodzi. Nie dostrzegają oczywistego faktu, że On razem z Nim jest na tej samej łódce i ta sama woda na Niego bryzga, co na nich. Ten sam wiatr Go owiewa, otulają Go te same ciemności i jak fale biją w łódź, to te same rozbryzgi wody dosięgają do Niego. Że On jest z nimi w tej łodzi, tylko dlatego mogą się z Nim szarpać. Zobaczcie, ile razy się szarpałeś z Bogiem, ile razy do Niego tam krzyczałeś, wyklinałeś i miałeś do Niego żale i pretensje i nie zauważyłeś, że możesz mieć do Niego żale i pretensje, możesz do Niego krzyczeć, że masz do Niego żal, tylko dlatego, że On tu jest. Inaczej do kogo byś krzyczał? Właśnie, co więcej, zobaczcie, co się dzieje, że kiedy uczniowie wypływają z tym Jezusem w łódce, prawda, to oprócz nich płyną inne łódki. I teraz, kiedy uderza burza, to te wszystkie inne łódki znikają. I do uczniów dalej nie dociera, że wszystkie inne łódki zniknęły, a my wciąż trwamy. I że jedyna różnica między tymi łódkami, które zniknęły po uderzeniu burzy, a naszą, jest taka, że w naszej śpi Jezus. Że w naszej łódce śpi Jezus. I teraz właśnie zobaczcie, oni tego nie dostrzegają. Że wszystkie inne łódki zniknęły, a nasza przetrwała. I że jedyna różnica jest taka, że w naszej łódce śpi Jezus. I to jest fundament przetrwania. I teraz właśnie widzicie. I to pokazuje jakby
pewną odwrotność spojrzenia na to, co się dzieje, nie? Bo my nieraz rzucamy, prawda, że co to ja w życiu nie przeżyłem, jakie trudy nie poniosłem, z czym się to ja nie zmierzyłem, prawda, i jakie trudności nie przeszedłem i w ogóle, i teraz jak mi Pan Bóg zapłaci, i teraz tupię nóżkami i biję piąskami w chodnik, bo nie dostałem zabawki, którą oczekiwałem, że w nagrodę dostanę za to cierpliwe pokonywanie trudów codziennych. I gdzie ta zabawka? I po pierwsze Jezus mówi: dziecko, żebym nie wiem, jaką zabawkę Ci dał, to dopóki ja nie wyreguluję Twojego wnętrza, to każdą zabawkę, którą Ci dam, to zniszczysz. To po pierwsze. A po drugie to trzeba posłuchać, co mówi Hiob, przepraszam, Bóg do Hioba w dzisiejszym pierwszym czytaniu, nie? Nie? A po drugie mówi Jezus jeszcze, nie? A zastanawiałeś się, dlaczego przeszedłeś te wszystkie trudności, dlaczego one Cię nie zmiotły, nie zabiły, nie zniszczyły? Ty te wszystkie trudności wcale nie pokonałeś bohatersko. To nie jest tak, że Ty bohatersko przetrwałeś wszystko, co Cię w życiu spotkało. To wszystko powinno Cię zniszczyć, zmieść z powierzchni ziemi, a przetrwałeś tylko dlatego, że ja byłem z Tobą. Że ja byłem razem z Tobą w łódce Twojego życia. I razem z Tobą brałem na klatę wszystkie fale, które w Ciebie biły, i dlatego te fale Cię nie zmiotły. I to zobaczcie, to jest zupełnie odwrotne spojrzenie na nasze życie. I właśnie o to Jezusowi chodzi. On takiego przeskoku chce dokonać. Pokazać to wszystko nam Jego oczami. Żebyśmy wreszcie zobaczyli, jak to działa naprawdę. Zobaczcie, co nas zaślepia. Pycha. To pokora otwiera mi oczy. Pycha mi podpowiada. Ja to wszystko sam dźwignąłem. Ja to wszystko sam przeszedłem, przecierpiałem. Ja to wziąłem na siebie. Że ksiądz wiedział, co ja przeżyłem. Że ksiądz wiedział, co ja przecierpiałem. To ja na takie teksty, to po pierwsze odpowiadam, a skąd Pan wie, co ja przeżyłem? Czy Pan wie, co ja przeżyłem? To po pierwsze. A po drugie, przeżyłeś, przetrwałeś, przeszedłeś i nie zniszczyło Cię to. Może doprowadziło Cię to do łez, może Cię bolało, może Cię odarło ze wszystkiego materialnie. Ale przeżyłeś, przetrwałeś, przeszedłeś, przecierpiałeś tylko dlatego, że razem z Tobą był Jezus, wódca Twojego życia. Tylko i wyłącznie dlatego. No zobaczcie, to pycha, która podpowiada, że nie, to Ty sam z siebie. I ta pycha zagłębia nas w rozpaczy, że ja musiałem sam się zmierzyć z tym wszystkim samotnie. I gdzie był Bóg? No właśnie był z Tobą w łódce Twojego życia, bo inaczej byś tego wszystkiego nie zniósł, nie przetrwał, nie przeżył. To są właśnie te łódki, które zniknęły. I jedna, jedyna, która pozostała. I teraz właśnie widzicie. I teraz właśnie widzicie logikę Jezusa. Że logika Jezusa właśnie jest taka jak w dzisiejszej Ewangelii. On nas nie pozbawia trudnych wydarzeń. Tylko On chce nas przez nie przeprowadzić w taki sposób, żeby coś się dokonało w nas wewnętrznie. Że dokonało się coś w nas wewnętrznie. To jest właśnie logika Jezusa. Ale dopóki ja się upieram, że ja się zmierzę z tym o własnych siłach sam, że to ja wezmę Jezusa do łódki, ja będę tu wiosłował, ja przewiozę Jezusa na drugi brzeg, no to Jezus spokojnie idzie spać, nie? To Jezus czeka, aż wreszcie sił mi braknie, aż mi, prawda, pary zabraknie i wreszcie dojdę do tego, że to Jezus ma coś zrobić dla mnie. Że to Jezus chce coś zrobić dla mnie, a nie ja mam zrobić coś dla Jezusa. No tylko, że widzicie, jak już wreszcie z sił opadniemy, jak już rzeszy pary nam braknie, to nawet nie stać się na to, żeby pokornie przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, wreszcie do mnie dotarło, że to Ty chcesz coś zrobić dla mnie, a nie, że ja mam coś zrobić dla Ciebie. Tylko jeszcze pretensje do Jezusa, nie? No nie pomagasz, nie angażujesz się. No dobrze, ale jak Jezus ma pomagać, jak się ma angażuje? Zobacz, skoro ja przywiosłem, walczę sam po swojemu i nie daję w ogóle miejsca Jezusowi. Właśnie dlatego tak Jezus działa, jak tutaj z tą łódką, jak ze świętym Piotrem, prawda? Nie? Że jak ja się upieram, że dam radę, to Jezus spokojnie czeka, aż ja się porozbijam, jak wreszcie mi pary braknie i odkryję, że ja nie dam rady. Że ja potrzebuję, żeby to Jezus zadziałał, żeby Jezus mi pokazał. I właśnie to Jezus chce mi pokazać, jestem z Tobą i zobacz, kim jestem, zastanów się, kim jestem. Zobacz, że ja sobie poradziłem ze wszystkim. Zobacz, to jest to, co ja zawsze mówię. Bóg z niczym nie walczy, On nie potrzebuje walczyć. On rozkazuje.
On po prostu rozkazuje. On panuje nad wszystkim. Wszystko jest w jego rękach. On nigdy nie traci panowania. I to jest właśnie to, o czym ja ostatecznie tak sobie dzisiaj myślę cały dzień. O spokoju Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zobaczcie, jak my błędnie interpretujemy ten spokój. My jesteśmy przekonani, że ten nieprawdopodobny spokój Najświętszego Sakramentu, że tam Jezus się nie rzuca, prawda? Nie wyskakuje z tego Najświętszego Sakramentu, nie robi nie wiadomo czego. Ta nieprawdopodobna cisza i spokój Najświętszego Sakramentu, właśnie ten jakby sen Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to my interpretujemy, że Jezus się nie interesuje, nie angażuje, że Go nie obchodzi, co się dzieje poza murami Kościoła, on siedzi bezpiecznie w tabernakulum i Go nie interesuje. To jest nasza chora interpretacja, bo prawdziwa interpretacja wynika z dzisiejszej Ewangelii, że ten nieprawdopodobny spokój Najświętszego Sakramentu wynika z tego, że Jezus nie stracił nad niczym kontroli. On jest spokojny, bo On nie przestał panować. Jemu się nic z rąk nie wymknęło. Nie stracił nad niczym kontroli. On trzyma wszystko w rękach i On wszystko kontroluje. Czy trony, czy panowania, czy władze, czy nie wiadomo co. Wszystko w Nim jest. Wszystko zależy od Niego. To, co Jezus wyznał do Piłata. Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby Ojciec ci nie dał. I tak wszystko jest w rękach Ojca. To jest przekonanie pierwszych chrześcijan, którzy szli na śmierć na arenach, śpiewając hymny Chrystusowi jako Panu tej sytuacji, w której się znaleźli. Właśnie uwierzyć w Chrystusa Pana. Zrozumieć spokój Najświętszego Sakramentu, że to jest spokój tego, któremu nic się nie wymknęło z rąk i dlatego on jest taki spokojny. On nie jest taki spokojny, dlatego że ma wszystko gdzieś i się niczym nie interesuje, tylko dlatego, że mu się nic nie wymknęło z rąk. To on jest twórcą wszystkiego, mu się nic nie wymknęło z rąk, on nawet z niczym nie walczy. On nawet nie potrzebuje walczyć, bo wszystko jest jemu poddane. Wszystko się zgina na jego imię. Właśnie chodzi o to, widzicie, bo my mamy taki schemat zachowania, że jak coś mnie wytrąci z równowagi, coś mnie zaniepokoi, to ja muszę wszystkich przekonać do mojego niepokoju, włącznie z Bogiem. A tymczasem chodzi o to, żebyśmy weszli w coś odwrotnego. Przychodzili przed Najświętszy Sakrament i pili ten spokój. Modlili się właśnie o tą wiarę, której brak wyrzuca nam Jezus. O wiarę w to, że On jest ze mną, zawsze był ze mną i tylko dlatego wszystko przetrwało. I On jest ze mną i zawsze ze mną będzie. I przeprowadzi mnie przez wszystko, bo Jemu się nic nie wymyka z rąk. Nic nie wymyka z rąk. I On wie, co chce we mnie zbudować, co chce we mnie osiągnąć, do jakiej korzyści wewnętrznej chce mnie doprowadzić. I to interesuje przede wszystkim Jezusa. Właśnie to tak są zaprojektowane te sytuacje. I teraz widzicie, my z automatu uważamy, że pomoc drugiemu człowiekowi to go trzeba na siłę wyrwać, prawda, z jakiejś kiepskiej sytuacji. A tu trzeba, słuchajcie, wielkiej mądrości płynącej z bliskości z Jezusem, żeby odkryć, co rzeczywiście człowiekowi odciąć, co go wstrzymuje w drodze, a jakie doświadczenia mu zostawić, bo Jezus chce go przez te doświadczenia przeprowadzić w taki sposób, że coś się dokonało w Nim. W Nim. A my z automatu, jak jest coś trudnego, to byśmy chcieli tak kasować natychmiast. Właśnie dlatego nie mamy mocy kasowania tych trudnych wydarzeń. Bo wiele tych trudnych wydarzeń jest nie po to, żeby pozbawiać ludzi tych wydarzeń, tylko żeby towarzyszyć Jezusowi w przeprowadzaniu człowieka przez to wydarzenie. Ale błędem jest pozbawiać człowieka tej sytuacji czy tego wydarzenia, bo ta sytuacja, to wydarzenie ma coś w tym człowieku dokonać. I prawdziwa pomoc człowiekowi to jest pomóc mu zobaczyć, o co Jezusowi w tym wydarzeniu, w tej sytuacji chodzi. Ale tego można się nauczyć, jeżeli zacznę od samego siebie. Jeżeli zacznę to ćwiczyć na sobie, na mojej codzienności, na moich codziennych wydarzeniach. Kiedy nie będę się szarpał z Jezusem o to, że natychmiast mi zabierał wszystkie trudne sytuacje, tylko jak Maryja będę cierpliwie w relacji z Jezusem próbował odkryć, o co Jezusowi chodzi tak naprawdę, co On chce dokonać we mnie i będę próbował od Jezusa to zaczerpnąć. Właśnie o to chodzi na przykład świętego Ignacemu z Loyoli. Właśnie ta korzyść, którą on mówi, ze wszystkiego postaraj się wydobyć dla siebie korzyść.
Ale tą korzyść ja wydobędę, kiedy po pierwsze dam się doprowadzić do tego, żebym widział to wszystko tak jak Jezus. I wiecie, i na koniec jeszcze jedna uwaga, bo po co Jezus w ogóle płynie na drugą stronę tego jeziora? Bo tam chce przypłynąć do Gadary po to, żeby odnaleźć jednego człowieka, na którego cały świat położył już kreskę. I on to chce pokazać swoim uczniom. Że po pierwsze chce pokazać swoją nieprawdopodobną potęgę, po drugie chce im pokazać, że on z nimi jest i zawsze będzie, i po trzecie chce im pokazać tą właśnie miłość, która jest gotowa na wszystko, żeby odnaleźć jednego człowieka i to takiego, który w oczach świata jest nic nie ma. Żeby to pokazać, tą potęgę, tą nieprawdopodobną potęgę, która cała w Bogu jest podporządkowana miłości do mnie. I że ten Bóg, ten potężny Bóg, który wszystko trzyma w rękach, ten potężny Bóg, któremu nic się nie wymyka, całą swoją potęgę podporządkował miłości do mnie. I żeby wreszcie do mnie to dotarło. I wtedy wreszcie się uspokoję. I wtedy wreszcie zrozumiem. I wtedy poczuję się bezpieczny. Dlaczego bezpieczny? Nie dlatego, że nic się nie wydarzy. Ale dlatego, że jest ze mną ten, któremu nic się nie wymyka z rąk. I że to ta Jego potęga jest cała podporządkowana Jego miłości do mnie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.